jakiś konkret, czy też lubi Pan przeskakiwać z jednych na drugi? Ja miałem zawsze problem, a w tej chwili już tego nie słuchajcie. Ze względu na mój wiek, problem z rękami. To znaczy, po takim koncercie pałki odbijają kości, jak się bardzo intensywnie gra przez dłuższy czas. Mocno. Ja jestem takim raczej mocnym paukerem. Nie pieprzę się z bębnami. To po prostu bęben musi zagadać, musi dostać po łbie, żeby zagadał. Przynajmniej ja tak gram. I taka sytuacja powoduje, jak jesteśmy na trasie, gdzie gramy większą ilość koncertów, czy ćwiczę kilka godzin, to następny dzień mam strasznie spuchnięte ręce. Stawy, kości, po prostu wszystko boli. W związku z tym musiałem jakoś zapobiec temu, bo to było po prostu nieprzyjemne. I założyłem rękawiczki. Takie rękawiczki do grania na bębnach. Ale gdyby ta pałka nie... przepraszam. Pałka nie reagowała tak dobrze, nie trzymała się. Źle się grało. Zildjian robi taką gumową osłonę. Pałki z gumowym powleczone gumą. Którymi z kolei ja nie mogę grać, bo ta guma, jak się gra tą gumą, to ona zdziera skórę. To jest po prostu jak odciski robi. Strasznie, jak ktoś mocno gra i zagra pół godziny tymi pałkami, to ma takie buły, że po prostu albo skórę sobie zedrze, albo po prostu to coś niesamowitego. Ja nie wiedziałem dlaczego na początku grałem, bo one się świetnie trzymają. One w ogóle nie ma możliwości, żeby upuścić taką pałkę. Poza tym, jak ustawiasz sobie wyważenie w pałce, to w każdej sytuacji, po prostu przy jakimś tam mocnym graniu, intensywnym, szybkim tempie, ostrym graniu, ta pałka się wyślizguje, nie ma czasu ją ściągnąć z powrotem, to przeszkadza. A tu jest jak gdyby spokój, bo ona cały czas siedzi w tym samym miejscu. I w tej sytuacji wymyśliłem sobie, że wezmę te pałki z gumą, ale założę rękawiczki. I nie będzie bezpośrednio tarcia na moją skórę, tylko na skórę z rękawiczki. I to się sprawdziło. Co prawda te rękawiczki odpadają, robią się dziury po jednym koncercie. To jest trochę kosztowne, ale zawsze jest coś za coś. Natomiast to się sprawdza. Perfekt. I w tym momencie mam kontrolę nad pałką w ogóle absolutnie. To jest takie trochę... Można powiedzieć o jakieś, no nie mam teraz, nie mogę znaleźć słowa, żeby to określić, no. No rozwiązanie. Little kuku. Bo to... A rozmiary pan jakieś konkretne, pan lubi mieć, nie wiem, 5A, 5B, coś? O, 5, ale nie pamiętam, nie patrzę, generalnie ja nie wiem, nie. Ja kupuję pałki. W tej chwili wiem, które to są pałki. To jest chyba 5A. No, B są grubsze, są cięższe. One są fajnie wyważone dla mnie, te pałki. One nie są grube, ale dlatego, że jest ta guma i mam rękawiczki. To jak gdyby daje feeling dużo grubszej pałki, niż ona w rzeczywistości jest. Ja mam maleńkie rączki. Takie... Są perkusiści, którzy taką... Mam wrażenie, że mam mniej. Pomimo mojej postury. No. Nie. Nie. W każdym razie... No właśnie. W każdym razie to... Mnie tak pasuje. No tak mi pasuje. Musiałem coś sobie wymyślić, sobie wymyśliłem. Ale jest to absolutnie indywidualna sprawa. Z których kości kość twoja? Jesteś, jesteś miło.
chcesz jesteś. Myśl twoja, nie widziałeś nigdy naszych pocałunków. Dlatego za tym, gdy odeszło jedno, drugie pamięta. Z miłości jesteś, jesteś z miłości, jesteś, jesteś. Pańskiej drogi. Są czasy SBB, zespół rzeczywiście wystrzelił w świat. Pierwsza płyta koncertowa, żeby było śmiesznie, nie studyjna. Później koncertowe, natomiast studyjna, natomiast zespół właściwie no, znany był z grania koncertowego, z improwizacji, z tego typu rzeczy. Czy jak pan patrzy na tamten czas, czy ma pan jakieś takie swoje wykonania, z których jest pan szczególnie dumny, które może pan przedstawiać jako swoją wizytówkę i naprawdę jest pan z nich zadowolony? I coś o panu mówią? Ja jestem takim misiem, który nigdy nie jest zadowolony z tego, co robi. To mi zarzuca moja żona, to mi mówią koledzy, że tak nie powinno być, ale ja nigdy nie powiedziałem, tak, to jest, o cholera, to jest perfekt. Najlepsze wykonanie dopiero będzie. Ja cały czas na to liczę. Ja nie wiem, może się kiedyś doczekam, a może w przyszłym życiu, bo tak sobie zakładam, że jak wrócę tu na ziemię, to też będę grał. Nie wiem, naprawdę nigdy nie, znaczy ja tak, na pewno mam duży sentyment do pierwszej płyty, naszej, SBB-owskiej, pierwszej płyty, live w Stodole, w Warszawie, 75 rok. Tak? O ile dobrze pamiętam. Darzę ją bardzo dużym sentymentem, dlatego że to tam jest zawarta nasza, jak gdyby, najświeższa energia. Jest zawarta nasze dążenia do tego, żeby się zrealizować. To jest tam czuć młodość, tam czuć power, tam czuć, pomimo oczywiście możliwości technicznych, i dzisiaj taka płyta brzmiała w ogóle nieporównywalnie, byłaby nagrana, ja mówię o stronie technicznej, na pewno dużo lepiej, miałaby dużo większy wyraz. Niemniej jednak, jak gdyby pomijam stronę techniczną, wartości, które tam zostały zawarte, są super. Uważam, że super i zawsze ta płyta, do tej płyty ma największy sentyment. Oczywiście później były inne płyty, zupełnie jakby o zupełnie innym obrazie. Ale no cóż, największy sentyment do pierwszej płyty. Jeśli chodzi o satysfakcję, ja słyszę zawsze tak, jak odsłuchuję już później produkcji, to mogłem zagrać inaczej, to mogłem zagrać inaczej. Ja to na pewno bym zagrał inaczej, gdybym miał to nagrać jeszcze raz. A to mi się nie podoba. Nie podoba mi się tutaj ten feeling. A tu jest, to nie ma napięcia, a to jest do tyłu, a to jest do przodu, a to jest kwadratowo, a to jest do dupy. I takie mam wielokrotnie, a ludzie mi mówią tak, weź co, przestań. Nie mogę inaczej. Nie wiem, taki jestem. No, taki jestem, takie są moje odczucia. I zawsze takie mam wrażenie, że mam rację.